Siema, te Bartek, Portfigarek. Tutaj mamy wykorzystanie destylacji PHP za pomocą gotowego łańcucha gadżetów, gadget chainów. No i co? Te lapsy mają mechanizm sesji oparty na serializacji, który wykorzystuje podpisany plik cookie, wykorzystuje również wspólny framework PHP, chociaż nie masz dostępu do kodu źródłowego, nadal możesz wykorzystać niezabezpieczoną deserializację. Przepraszam. Tego laboratorium, aby rozwiązać lapki, zidentyfikuj platformę docelową, użyj narzędzia innej firmy do wygenerowania złośliwego obiektu serializowanego, zawierającego payload, umożliwiający zdalne wykonanie kodu. Na koniec przekaż to do witryny, aby usunąć murale TXT, plik z katalogu domowego Carlosa. Możesz zalogować tymi kracami. Jeżeli musimy coś zrobić, tak, to ja sobie Linuxa odpalę. Zobaczcie, jak mi się Linux odpala, możemy tu zerknąć. Tutaj też przy okazji odpalamy sobie Wiener Peter. Dostaliśmy aż serializowany obiekt, jak widać. I tu mamy token, który jest zaszyfrowany. Gdzie oni mają te gadżety? PHP Generic Gadget Chain to będzie PHP GCC. Zobaczmy, co to jest. OK, możemy sobie. Jest to by default na Linuxu, czy nie? Nie, ale można zainstalować bardzo prosto z apt Kaliego. OK. No i co my tu mamy? Minus L. Raczej nam niepotrzebne. Zobaczmy, czy będziemy mieli jakieś informacje tutaj od tego serwera. Mianowicie tutaj. Czy tu mamy JS-y? Nie, to jest PortSwigger. Dobra, to mnie nie interesuje. Tutaj nic, my account. Jak zwykle w tym bywa, mamy PHP Info, dobra. A żeby mamy coś ukrytego, w tym wypadku mamy PHP Info. Także mogę zrobić tak i tak. Ok. PHP Info mówi nam, że jest taka wersja PHP. Interesowałby nas jakiś ten. Tu widzicie. Mamy jakieś chainy, nie? Minus L Laravel, filter gadget chains. Symfony RC1. Nie wiem, czym jest Symfony. Może takie coś tu będzie istnieć? Zobaczmy. Symfon. Nie widzę. Także chyba dalej. Kurczę, czy coś nam tutaj ujawni to jakiekolwiek informacje, bo wiecie. Ten PortSwigger tak nas prowadzi za rączkę i nam zazwyczaj mówi, co my tu mamy. Bo może framework? Frame, a tylko tyle. Powiem szczerze, nie jest to za duża informacja, jak mam być 4. Może na errorze coś dostaniemy? Nie. To jeszcze jest inny możliwość wywołania errora. Jak mamy my account, tu już wywołałem. Tutaj weźmy sobie na przykład ten token, trochę wymażmy. O! Co? Aha, chyba nie dałem save'a, ok. Się dziwiłem, że wszystko działa. Mamy 500. O! Symfony akurat, to co chciałem. Znaczy to co opatrzyliśmy, ciekawe.
Dobra, czy mamy to Symfony version 4.6? Czy tutaj coś pod to Symfony jest jakiś gotowy payload z tego co kojarzę, co nie? RCE1 i komenda. No dobra, komendę byśmy chcieli. Tak. Okej. A zobaczmy, czy to wejdzie. A, jeszcze. Pipe base 64 minus W0. W0 właśnie robi to, co widzicie, czyli daje nam tak wszystko w jednej linii. Zobaczmy tutaj. 500. Jest jakiś błąd. Symfonii w takiej wersji. Dajmy to jeszcze w Hackvertora. Tu wyślijmy session w. URL encode, send, nadal 500. Zobaczmy, czy są inne możliwości tego. A, ja w ogóle wziąłem Mongol RCE, tak? Dobrze patrzę? Tak. Nie ma czegoś takiego jak assert tutaj. Co by tutaj było? Symfonii RCA, po prostu komenda od razu, tak? O, dużo krótsze, przyjemne. Zobaczmy to tutaj. 500, zobaczmy bez tego URL encoda. 500. Lekkie problemy. O, jest kilka RC. Okej. Okay. To zobaczmy sobie Symfony. Okej, okay, tu mamy wersję. Mieliśmy 4.6 coś tam, co nie? 4.6.3. My jesteśmy Symfony. Chyba 4 będzie, bo tak, ta jest trochę za nowa. Kurde, mam nadzieję, że styknie. Bo tutaj z tego nie wynika, że miało działać, ale zobaczmy. RCE4. I value, coś jest nie tak. Prawa. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa, bym powiedział. Jest to niezbyt zadowalające, moim zdaniem. To działa. Zastanawiam się ciągle, po co to jest, bo po coś to musieli dać, prawda?
Dajmy takich zmiennych może po prostu. Cookie. Też cookie. No i tyle chyba, tak? No to dalej. Po tokenie mamy takie coś. W trzech miejscach. Więc tyle. Może jakiś kij tu siedzi? Jest jakiś secret key w environmentsach. No dobra. Zobaczmy, jak się generuje cookiesy w tym. Gdzie ten błąd mieliśmy? Symfony. Write cookie. Using secret. Okej. Dobra, rozumiem plus minus zasadę działania. Dobra, tu mamy secret. O, PHP info, to czego szukamy? To leak secret, ok. No ale zobaczmy, jak to wyjdzie. Czy to jest to potrzebne w taki sposób do zrobienia? Wiesz, to jest taki obiekt, no mamy obiekt w cookiesie jakby. Też trochę inna sprawa. Ciekawe, ciekawe, co to może być. Tak się jeszcze upewnijmy, prawda? Wszystko było na tamtym poprzednim forum. Mamy coś w PHP. URL encode BS64 HIMAC SHA local post i secret. To kurde.
Mi tego kodu jeszcze brakuje. Finding a secret to mamy. SSRF IP spoofing. Dokładnie to wszystko tam było. To powiem szczerze, ja pomysłu tutaj nie mam tak bardzo. Może format cookiesa mi coś podpowie? Czekajcie. Weźmiemy sobie to key i weźmy export. Jest coś takiego jak key? Echo key. Key? Nie ma. Export. Key to się równa. Okej, mamy zapamiętane w tej sesji. No i szukamy dalej. Algorytmy dwa możliwe. Kontrolery to. Może tak i szukamy tego? Nie no, po prostu genialna instrukcja. Chociaż data to jest. No tak średnio bym powiedział. Nie, to jest chyba Java. Ja nawet nie wiem, co to jest. A nie, to jest PHP. Ja pijany chyba jestem. No nie, jest to proste zadanie, powiem szczerze. Za bardzo nam tu nie mówią, co my tu mamy zrobić. Z tym sekretem. Albo ja ślepy jakiś jestem po prostu. Tak na moją logikę, jak to wszystko działa, to ja w sumie, jak mam tego cookiesa, mamy podpis Maxa 1, co nie? No to ten podpis, to ja rozumiem, że to jest coś z tego i z tego secreta. A ten token to jest to, co my wygenerujemy. Także to trochę zabawy z tym jest, powiem szczerze. No ja tak sobie myślę, że musiałbym jakby zrozumieć taką formatkę tego cookiesa, jak jest w pełni podpisany i wtedy mógłbym to zrobić. Ale ja nie mam tej formatki nigdzie, w sensie. No nie wiem, mam tutaj deserializację, spoko, jest ten, nie wiem, obiekt, tak? Tylko ja nie wiem, w jakiej kolejności to wszystko w ogóle jest i tak dalej. Nie wiem. Dobra, mamy apply, mamy zmienną, mamy secret, database URL. Okej. Niech będzie source code. Okej, SHA. Kolejne to jest dane o cookiesie. Dobra, ja to może zrobię tak. Mamy pointa. No i dobra, i mamy.
Mamy to, co się tu generuje, nie? I to będzie obiekt. To będzie obiekt wykonanie RCE. No dobra. No i kolejne, co by było, no to mamy key, mamy nasz key, prawda? No i teraz mamy cookie. No i to cookie wygląda tak, że w cookiesie znajduje się token i sing himac sha1. Czyli dobra. O, nie to. No i dobra. I teraz mamy cookie, w którym jest. Token i himac sha1. Ok, widzimy, że jest algorytm sha1 na pewno już. Teraz dobra. Ja bym założył, że to jest działanie, które jest wykonane, a to jest taki podpis, jak jest na przykład w JWT. Podobna zasada. To weźmy ten token. Mamy nasz token, który jest. Jest, gdzie to jest? Tutaj. I załóżmy, że to jest. A, mi nawet nie działa. Output. Ok, minus B można dać przy okazji. Minus B. Argument keys and argument values. Ok, potrzebujemy, czyli mamy value, a jakieś key potrzebujemy teraz. Struct. Prefix JPG. A ja wiem, co to się tu dzieje, ale zobaczmy, może Google mi pomoże. Przypadkiem zobaczyłem odpowiedź do tego i widzicie, jest exec. No to cóż. Brakuje nam, rozumiem, exec, tak? Dobra, i mamy to nasze. I to nasze nie jest podpisane. Więc jak teraz to wprowadzę tutaj, to nie powinno jeszcze podziałać. A, wywaliło maszynę. Fajnie, fajnie. Okej. Ale generalnie rozumiem. No i teraz trzeba to podpisać. No i podpisanie, no to będzie. Okej, okay, tak na logikę to podpisanie wyglądałoby tak. Weźmy to. A1. I ten key tutaj mamy gdzieś całkowicie chyba. Weźmy teraz ten nasz key stąd. Wrzućmy. Chociaż może nie, może właśnie tutaj o ten key chodzi, zobaczmy. Himac. Dobra, kopy. Ether. Palmy to w tym podpisie całym. Send. Skopiujmy sobie to cookie. Wpiszmy to w burpie i zobaczmy, czy się uda, czy się nie uda. 500. Signature not match in session. OK. No to w takim razie weźmy sobie imax sha1 Python.
Key bass string. O. O Jezu, jeszcze urla trzeba podawać? Może w PHP będzie prościej? Algorytm data key. No dobra, wygląda w PHP trochę prościej. I tak, otwieramy sobie PHP. No i klejamy to. Dobra, weźmy sobie to uprośćmy, na przykład weźmy to jako nasz obiekt i to będzie obiekt, chyba tak się pisze, oczywiście to jest to string, następnie dajmy sobie klucz, który jest tutaj, a to może być inny klucz. Kurde, na to nie wpadłem, powiem szczerze. Tag i bin. Jak będzie inny klucz, to trochę XD. Jest inny klucz. O Jezu, do każdego wyzwania jest inny klucz. Dlatego mi nie działało. I dobra, mamy tego key, który też jest stringiem. No i teraz tak. Co my tu musimy zrobić? Po pierwsze to tak. To będzie jakiś obiekt i to będzie nasze ciasteczko. To ciasteczko to jest... No właśnie, to nie jest tak. To ciasteczko jest tak. Tutaj. Token. Jest cudzysłów, przecinek cudzysłów. To jest tak, token, to token to jest nasz object. Tak? Tak. I następnie think to. Czekajcie, to trzeba dać tak. Tutaj. Następnie to połączyć. Następnie to połączyć z tym. I teraz tutaj łączymy z, napiszę to, łączymy z to i tutaj wrzucamy sobie na spokojnie tak, algorytm SHA-1, następnie ja bym dał właśnie po kolei, dałbym to, no i przecinek klucz. W tym himaku. Himak cały. No i teraz łączymy to z tym wszystkim w ten sposób. No i wywalamy sobie ciasteczko na ekran. Jest. PHP minus R, a PHP. Minus F. Syntax error. A, tu jest średnik. To jest PHP. Tu jest średnik. Tu jest średnik. Syntax error. O Jezus. Jesteśmy tutaj. O, tu jest problem.
Tu jest jeszcze jakiś problem. Dobra, tu otwieramy. Tu domykamy. To jest ten token. Następnie łączymy z object. Object otwieramy tutaj. Tu domykamy. Następnie tutaj całe to. Jest dobrze, kurde. Ja się temu przyjrzę na spokojnie, dajcie mi sekundę. Znalazłem problem. Nie domknąłem tego himaka. A, domknąłem himaka. Kurde, no to szukam problemu dalej. Dobra, znalazłem. Tutaj nie ma konkatenacji między objectem a simak h1. Czyli object. Teraz. Średnik? Where is średnik? Czemu średnik? A, tutaj, tak? Mamy to! Mamy nasz cały obiekcik. Pięknie. A zaraz, to jest w ogóle komenda wykonania who am I, tak poza tym. Taki off topic, nie? To działa jeszcze? Coś tam działa. Całe to. Pięć seteczka. Ale inne błędy widzicie. Inne błędy. To możliwe, że podziałało, że 500, ale działa. Śmiesznie to brzmi, ale to jest możliwe. Dobra, weźmy sobie to. I teraz komenda rm home carlos. I nigdy nie pamiętam tego pliku, jak on się nazywa. O Jezu. O Jezu. Morale txt. Weźmy całe to. Teraz object odmieńmy. Ojcie, pamiętajmy, że jest tak na końcu jeszcze. Wklejmy. Oj, nie to. To. Weźmy cały nasz plik cookie. Send. Jak widzimy, laboratorium rozwiązane, kod wykonany. To chyba najdłuższy film, jaki nagrałem z Sportsfigera. Dzięki za uwagę. Na razie.